Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, to jest sobota, jest 22 grudnia i jak się łatwo domyślić, to jest ostatni odcinek RORAT w tym tygodniu i w ogóle prawie już ostatni odcinek, no przedostatni, ale prawie ostatni odcinek RORAT w ogóle, więc bardzo serdecznie Was zapraszam na tenże sobotni odcinek. Jedźmy! Moi drodzy, moi kochani, dzisiaj w tę sobotę, y, nasze przedostatnie spotkanie y, ruratnie, kolejne imię Pana Jezusa, takie już bardzo bożonarodzeniowe, ale też niezwykle piękne. Dlatego, że dzisiaj będzie imię Pana Jezusa, które brzmi Syn Maryi. Mówiłem wam już o imieniu Pana Jezusa Syn Ojca, w sensie to, że On jest Synem Bożym, y, ale dzisiaj Syn Maryi, czyli pewien aspekt, aspekt tego Jego synostwa, trochę inny, myślę, że bardzo ważny. Kani, to jest dla nas troszeczkę już takie niezrozumiałe, dlatego że nie żyjemy trochę w kulturze, w której żył Pan Jezus. W kulturze, która była całkowicie jakby patriarchalna, czyli w kulturze, gdzie naprawdę mężczyźni byli no, niepotrzebnie i zupełnie absurdalnie wyniesieni ponad stan, jeśli chodzi o swoją wartość. Na czym to polegało? Starożytni mieli takie przekonanie, że tym, który tak naprawdę jest twórcą człowieka, w sensie oczywiście wiadomo, że Pan Bóg, ale tym, który go jakby na świat sprowadza, tym, który go rodzi, mimo że go nie rodzi, to był Ojciec. Matka w tamtej kulturze niestety zazwyczaj była traktowana jako po prostu, no, przepraszam za wyrażenie, ale taki kanał dystrybucyjny, nie? Czyli jakby ktoś to po prostu miał, albo inkubator, o, ktoś to miał po prostu dostarczyć stworzonego przez mężczyznę nowego człowieka, matka go tego dostarczała na świat. I zobaczcie, z Panem Jezusem jest zupełnie inna historia, dlatego że o Panu Jezusie nie można de facto powiedzieć, no, że On był Synem Józefa. Oczywiście, że Józef był jego tatą przybranym, oczywiście, że go wychował, oczywiście, że jakby spełniał wszystkie możliwe role ojcowskie względem Pana Jezusa, i to w ogóle niezwykłe ojcostwo było, to jest jasne i ja absolutnie nie próbuję nic odjąć ojcostwu świętego Józefa, no, ale de facto, kiedy się mówi o Panu Jezusie, i tak się też często pojawia w Ewangeliach takie wyrażenie, no, że to jest syn Maryi. Koń, dlaczego to jest ważne? Niektórzy mówią, że to jest taki jakby pierwszy moment, kiedy Pan Bóg, jakby już rodząc się, już się poczynając wręcz, chce odmienić jakby struktury zła w tym świecie. Bo do tej pory zawsze było tak, że właśnie liczyli się tylko mężczyźni, liczyli się tylko ci, którzy, których uznawano właśnie w tamtym czasie jako twórców człowieka, i zobaczcie wszystkie imiona, które wtedy były, to zawsze mówiono na przykład, nie wiem, tam Jan i Jakub, synowie Zebedeusza. Nie mówiło się Zebedeuszowej, tylko Zebedeusza. Zawsze jakby w imieniu było imię ojca, zresztą tak jest do dzisiaj w niektórych językach, na przykład w języku rosyjskim, jak się zajrzycie do tego, jak się nazywają ludzie po rosyjsku, bardzo często jest tam jakby nazwisko imię jest po w sensie jest takim jakby imieniem ojca, od tego pochodzi jakby nazywanie syna. Pan Jezus ma inaczej. jakby Rodzi się bez udziału mężczyzny, niektórzy wręcz mówią, że to jest taki stryczek w nos całej tamtejszej kulturze, która była przekonana, że człowiek się może wziąć tylko z mężczyzny, tylko mężczyzna go jakby stwarza i rodzi, a tu nagle Zbawiciel rodzi się tylko i wyłącznie z kobiety. Niektórzy mówią, że to oznacza i to jest absolutna prawda, że jeżeli chodzi o feminizm, to Pan Bóg jest najbardziej radykalnym feministą świata, bo w ogóle przy narodzeniu swoim to pominał całkowicie mężczyzn, nie dlatego, żeby oczywiście ich nie chciał czy nie kochał, tylko chciał odwrócić tą tendencję, która była w tamtym świecie. co to znaczy, że mamy takie imię Pana Jezusa? Bo to nie jest oczywiście imię po prostu feministyczne, nie. To chodzi o to, że Pan Bóg próbuje odpowiedzieć jakby wszędzie tam, gdzie człowiek jest niedoceniany, że tam, gdzie coś jest człowiekowi zabierane z jego wartości, tam, gdzie ktoś próbuje go postawić niżej, w jakimkolwiek jakby znaczeniu, to się może dziać na bardzo wielu poziomach, jakby w każdej życiowej płaszczyźnie, gdzie ktoś jest stawiany niżej niż jakby jego wartość, gdzie ktoś jest traktowany gorzej niż, niż powinien być traktowany, czyli odbiera mu się jakieś role, jakieś zasługi, jakieś miejsce w świecie, to Bóg właśnie w to wchodzi. I kochani, to imię Pana Jezusa, że On jest Synem Maryi, jakby dokładnie to ma w nas zrobić. Że tam, gdzie coś jest zabrane ci, tam, gdzie ktoś nie oddaje Ci należnej wartości, tam, gdzie może sam sobie w ogóle zabierasz jakąś wartość, gdzie sam się poniżasz, gdzie sam jakby zabierasz coś, co jest tobie właściwe, a ty mówisz, nie mam tego, albo mam to beznadziejne, albo ja się do niczego nie nadaję, to Bóg przychodzi i mówi: Nie, ja to właśnie chcę uzupełnić. Ja właśnie to chcę wydobyć. Myślę, kochani, że bardzo warto już tak na finiszu tego naszego adwentu tuż przed Bożym Narodzeniem, trochę tak na siebie też i na innych popatrzeć. Jakby we własnym kierunku, czyli tam, gdzie sami sobie coś odbieramy, albo ludzie nam coś odbierają, że Pan Bóg nie chce na to pozwolić, ale też względem innych. Na przykład może traktujemy kogoś z góry, traktujemy kogoś w taki sposób, że odbieramy mu jakąś wartość, jakąś rolę, jakieś miejsce, nie wiem, w naszym sercu, w naszym życiu, to Pan Bóg będzie o kogoś takiego walczył. I Pan Bóg właśnie stanie po tamtej stronie żeby jakby podnieść sobą swoją miłością tą jego wartość jego rolę jego miejsce. Myślę, że bardzo bardzo piękne imię Pana Jezusa, syn Maryi, na które dzisiaj popatrzmy i tym imieniem dzisiaj przez całą sobotę, tym bardziej że sobota, więc dzień taki stricte maryjny w kościele, tym imieniem się pomódmy, bo on oprócz tego, że był synem Ojca, synem Boga, to był też synem Maryi. Moi drodzy, to tyle w tym tygodniu, w trzecim tygodniu Adwentu, który właśnie zakończyliśmy, został nam jeszcze jeden odcinek, bo spotkamy się jeszcze tylko w poniedziałek 24, czyli Wigilię, Ostatnie roratnie spotkanie w tej naszej serii takiej porannej adwentowej. Więc na ten poniedziałek serdecznie Was zapraszam. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie dobrej soboty, dobrej niedzieli i do zobaczenia w poniedziałek. Z Bogiem Pa!